Hej, dla wielu osób zostanie bardzo bogatą osobą wydaje się być totalną fantazją, dopóki nie zauważą, że trzeba sobie swój sposób myślenia przekształcić. I o tym dzisiaj będzie mowa, w jaki sposób przekształcić swój sposób myślenia, żeby stać się osobą bogatą, czy też bardzo bogatą. Powiem Ci, że mi to zajęło mniej więcej 30 lat. Ta wiedza, którą chcę Ci teraz przedstawić, i to jest też tak, że cały czas się uczę, cały czas się rozwijam, tylko że ja tego nie robię jako badanie naukowe, tylko są to wszystko rzeczy nastawione na to, żebym ja sam osiągnął ten status i ten stan, na którym mi zależy, o którym sobie kiedyś tam fantazjowałem. I efektem tego fantazjowania jest między innymi to, że zajęło mi to raptem 5 lat pierwszych moich biznesów, żeby dojść do wolności finansowej. Jadę teraz samochodem, który nie jest standardowym samochodem, który kupiłem sobie za gotówkę, mam kilka takich samochodów, nie kupuję na leasing, nie kupuję na kredyt. Dlaczego? Widzisz, to jest też jeden ze sposobów myślenia, którego nauczyłem się przez życie. Są oczywiście kredyty, które można brać na rozwój firmy, które są kredytami dobrymi, ale co innego jest kupowanie zabawek. Ten samochód jest zabawką. Jest kupiony za jakiś procent moich dochodów. Jeśli by mnie na niego nie było stać, to bym go po prostu nie kupił. Nie brałbym kredytu na zabawkę, bo codziennie musiałbym myśleć o tym, że muszę zapłacić jakąś tam ratę po to, żeby jeździć moją zabawką. Co zabija tak naprawdę dla mnie, bo może dla Ciebie będzie inaczej, może dla Ciebie będzie to twórcze, że musisz harować po to, żeby zapłacić ratę za samochód. Tak samo jest z kupowaniem domu, czy mieszkania, czy kupowaniem czegokolwiek, na co Cię w tym momencie nie stać, a co używasz sam osobiście, personalnie. Więc jak dla mnie kupowanie tego na kredyt jest to robienie sobie krzywdy finansowej, bo to zabija Twoją kreatywność. Zamiast te pieniądze przeznaczyć, te, które bierzesz kredyt, zamiast wziąć, powiedzmy, kredyt właśnie na inwestycje, czyli gdybym chciał bawić się takim samochodem, to mogę go kupić jako inwestycja, wynajmować, a przejechać się nim od czasu do czasu. Ale ja wolę mieć go dla siebie i jeździć sam dla siebie. To może na początek dać Ci to troszkę do myślenia. Ale chcę Ci powiedzieć tak naprawdę o czymś ważniejszym. Dlaczego oglądasz wiadomości, jeśli oglądasz albo słuchasz wiadomości, albo słuchasz tego, co inni ludzie mówią, bo może, wydaje Ci się, że może usłyszysz tam coś takiego strasznego, jest podane rozwiązanie tego problemu, więc jak Ty usłyszysz rozwiązanie tego problemu, to tym samym zabezpieczysz się na przyszłość. I przez to tak naprawdę przez całe życie jesteś ładowany całą masą negatywnych informacji. W życiu nie przydarzy się nawet 1% tych strasznych rzeczy, o które są powiadane w wiadomościach czy w plotkarskich portalach i tak dalej. Ale biorąc pod uwagę to, jak działa nasza psychika, to jest kwestia tego, w jaki sposób wykorzystać i zaprząc ją do tego, żeby zadziałała na naszą korzyść. I teraz popatrz. Jeśli jesteś w związku, możesz sobie zadać pytanie takie. Co zrobić, żeby schrzanić mój związek? Co zrobić, żeby moja dziewczyna się ze mną rozstała? Co zrobić, żeby moja żona się ze mną rozwiodła? Jak sobie zadasz takie pytanie, to pojawią się bardzo szybkie odpowiedzi. O, jak będę robić to, to, to i to, to wtedy tak się stanie. Aha, dobrze, no to już troszkę się nam otwiera głowa. To teraz, mój drogi, moja droga też, zastanów się, jak by to było, gdybyś zadał sobie pytanie, co takiego powinienem robić, żeby stracić wszystkie pieniądze? Pojawią się szybko odpowiedzi. Brać kredyty, hulać, imprezy, koledzy i tak dalej, i tak dalej. Szybko się znajdą odpowiedzi. Zadaj sobie pytanie. Co mam takiego zrobić, żeby nie być milionerem? Co takiego mam zrobić, żeby moja firma zbankrutowała? Jak zadajesz sobie takie pytania, to bardzo szybko pojawią się odpowiedzi. Więc skoro te odpowiedzi Ci się pojawią, to spisz je sobie, popatrz je sobie na nie i teraz zacznij myśleć. Ile z tych rzeczy robię i ile z tych rzeczy powinienem przestać robić?
Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Nie czujesz tego. Ja czuję. Uwielbiam przyspieszenie. Więc wybacz, jeśli nie znosisz samochodów, ja je uwielbiam, zwłaszcza takie, które są niegrzeczne, które dają frajdę z jazdy. Nie słyszysz hałasu, który ja tutaj mam, bo mikrofon to wszystko wytłumia. Widzisz, więc dochodzimy teraz do kolejnej rzeczy. Co cię w życiu kręci? Jaką w życiu masz przyjemność? Czy masz, czy nie masz? Bo jeśli masz taką przyjemność, to zadaj sobie pytanie, ile wysiłku jesteś w stanie zrobić, żeby tą przyjemność zdobyć. Na ten samochód pracowałem jeden dzień. Tak, na ten samochód pracowałem jeden dzień. Więc może inaczej patrzę jak inne osoby, dla których, które powiedzmy właśnie potrzebują wziąć kredyt na 5 lat i z trudem płacić tam, nie wiem, 15-20 tysięcy miesięcznie, żeby je było stać na tego typu samochód. Więc widzisz, jeśli masz odpowiednie marzenie, masz odpowiedni cel i dołożysz do tego coś niezwykle istotnego, czym jest działanie. Działanie. Tak, trzeba ruszyć dupę. Czy ci się to podoba, czy nie, bo niestety manna nie spada z nieba. Jeśli liczysz na to, że wygrasz w totka, mój drogi, licz sobie dalej. Jeśli liczysz na to, że rząd ci pomoże, licz sobie dalej, że rząd ci pomoże. Może liczysz na to, że bogato się ożenisz. Z pewnością, stary, ożenisz się bogato. Na pewno żona będzie łożyć na twoje utrzymanie do końca życia. Ach, tak. Dobrze, więc skupmy się teraz może na bardziej przyziemnych rzeczach. Co do tego, jak już masz firmę i coś tam robisz, nie masz firmy, pracujesz na etacie. Właśnie jest kwestia tego, co ty robisz. Czy przypadkiem nie jest tak, że robisz to, co wszyscy? Bo tak wypada, bo mama tak robiła, bo tata tak robił. Sorry, że się drę, ale nie wiem, czy to się nagra. Więc mój drogi, moja droga, jeśli robisz to, co wszyscy, nie licz na jakiekolwiek cuda w swoim życiu. Dlaczego? Bo ten świat wspiera przedsiębiorczych, bo ten świat jest dżunglą niestety, mój drogi. Więc jeśli chcesz osiągać sukcesy, to musisz się troszkę bardziej postarać i pomyśleć, żeby nie robić tego, co robią inni. A co większość ludzi robi? Idzie do roboty na etat. Tak, idzie do roboty na etat. Nie masz szans, mój drogi, na piękne, cudowne życie z realizacją dużych celi, z podróżowaniem po świecie, jeśli pracujesz na etacie. Chyba, że jesteś szefem byłym Orlenu, ale to jest wtedy kwestia układów, znajomości, nie wiadomo jeszcze czego. Więc jeszcze raz, jeśli robisz to, co wszyscy, nie masz szans na to, żeby osiągnąć duży sukces w życiu. Okej, jeśli dla ciebie sukcesem będzie po prostu to, że masz dom, masz rodzinę, mieszkasz sobie spokojnie, raz do roku wyjedziesz na wakacje nad morze czy do Zakopanego. Jeśli to jest dla ciebie sukces i poczucie szczęścia, nie ma problemu. Nie oglądaj tego filmu, to nie jest dla ciebie. Cała reszta nie ma dla ciebie znaczenia. Popatrzę nawet pod kątem sprzedaży. Powiedzmy, że masz firmę, sprzedajesz. Jeśli, nie wiem, byłeś na jakimś szkoleniu, gdzie jest jeden pan, który na całe Polskę robi szkolenia ze sprzedaży, nie wiem, bo się nigdy nie interesowałem akurat tym tematem, i stosujesz te same techniki sprzedażowe, które stosują wszyscy. Dzwonisz w określonych godzinach, z określonym tekstem sprzedażowym. Mój drogi, moja droga, nie masz szans na to, żeby twoja firma osiągała duże wyniki sprzedażowe. Bo robisz coś, co jest oklepanego. Będziesz przeciętniakiem. Jak sobie obejrzysz film Milioner z Wall Street, gdybyś jeszcze poszedł na szkolenie do tego pana, czyli tego oryginalnego, o którym jest mowa w filmie, facet nauczył się całej masy niestandardowych technik sprzedażowych, dzięki czemu jego firma osiągała przeogromne wyniki. Powiem ci jeszcze jako przykład jednych moich klientów, tak, którzy zrobili potężną firmę, dlatego że
skupili się na sprzedaży drogiego produktu, ale jeździli od jednego konsultanta do drugiego, od jednego szkoleniowca do drugiego, żeby poznać maksymalnie dużą liczbę technik sprzedażowych. Po co robili taką głupotę, po co wydawali tyle pieniędzy? Po to, żeby potem uczyć swoich pracowników, jak sprzedawać lepiej. I firma dzięki temu nie zarabia milionów, tylko zarabia setki milionów w Polsce. To teraz może kolejna sprawa, która jest bardziej problematyczna, bo powiedziałem Ci teraz parę rzeczy, pomyślałeś sobie, Jacek, fajnie mówisz, ale no teraz jest weekend majowy, bo nagrywam to dokładnie 3 maja, więc Jacek, nagrywam, jedzie właśnie facet Oplem, nie będę mówić jaka rejestracja, 2 przejścia dla pieszych, podwójna linia i spróbuj mi powiedzieć, że ja jeżdżę niebezpiecznie. więc tak. Obejrzałeś, teraz posłuchałeś coś, co mam Ci do powiedzenia, ale pomyślałeś sobie, no Jacek, masz rację, zrobię to jutro. Więc widzisz, jutro nie działa. Tak, jutro nie działa. Jeśli cokolwiek z tego, co Ci powiedziałem do tej pory, Cię zainspirowało, to powiedz sobie, zrobię to teraz. Wezmę się za to właśnie teraz. I to jest dokładnie, albo szczególnie dla tych osób, które to kupują rozmaite kursy. Nawet u mnie. Kupują rozmaite książki, nawet u mnie, ale nic z tym nie robią, bo cieszą się, że kupiły książkę, kupiły kurs i wydaje im się, że manna spadnie z nieba. Nie spadnie. Manna spadnie Ci z nieba wtedy, kiedy będziesz zasuwać. I tutaj teraz dochodzimy do kolejnej bardzo ważnej rzeczy, bo w dobie Instagrama i social mediów ludziom się wydaje, że te osoby, które się tam pokazują, to przede wszystkim, że to jest prawda, a po drugie, wydaje im się, że będą mieć takie życie, jak te osoby, które pokazują to życie na Instagramie, które jest nieprawdziwe tak naprawdę i że to się stanie od tak. Nie wiem, no jakoś tak się stanie. Obudzę się i będę bogaty. No nie wiem jak, ale tak się stanie. No dobrze, możesz sobie dalej tak marzyć. Jeśli chodzi o kursy i szkolenia, jak najbardziej zapisuj się, ale nie co popadnie, tylko jeśli zainspirowałem Cię tematem sprzedaży, to naucz się faktycznie sprzedawać, a nie ciesz się, że zapisałeś się na kurs sprzedaży i potem, i co z tym zrobiłeś? Nie poszedłeś ani do jednego klienta, nie odbyłeś ani jednej rozmowy z klientem, no to po co Ci ten kurs był? Wiedza bez praktyki to jest strata i pieniędzy, i czasu. Jaka wiedza Ci się może przydać? Na ten temat jest sporo filmików na tym kanale, może nawet gdzieś w opis zajrzyj, poszukam coś dla Ciebie. Bo jak przyznaję, sam kiedyś popełniałem taki błąd, że uczyłem się wszystkiego jak leci i tak naprawdę była to kwestia, tak, uważam, że to była strata czasu. Bo lepiej teraz z perspektywy czasu, patrząc na to, widzę, że lepiej jest nauczyć się konkretnie jednej rzeczy i dopiero potem brać się za następną. Jeśli wiem, że coś powinienem umieć, że dzięki temu moja firma będzie lepiej funkcjonować, ale no po prostu brak na to czasu, to lepszą opcją jest to, żeby wynająć kogoś, kto będzie robić to za Ciebie. Jak już będziesz brać te porady, od kogo będziesz je brać? Nie skończyłem tematu z Instagramem, to zaraz do niego wrócę, ale to właśnie to się wiąże ze sobą. Bo branie porad od osób, które tylko się pokazują na Instagramie czy na YouTubie, ale nie ma za nimi żadnego sukcesu, jest stratą czasu. Więc zauważ, poglądaj sobie te Instagramy i po YouTube i ja widzę bardzo częste zjawisko, które wygląda tak, że ktoś pokazuje, jak to podróżuje. Tymczasem kupuje Wizz Airem lot do Hiszpanii za 150 zł, tam wynajmuje sobie na jeden dzień willę, żeby pokręcić filmy reklamowe na kilka miesięcy naprzód i to jest jego sposób pokazania bogactwa, gdzie cała operacja kosztowała go 600 zł, a pokazuje, jaki ma bogaty styl życia. Więc widzisz, jeśli Twoim celem jest pokazywanie bogatego stylu życia, to jesteś przegrany na samym początku. Bo Twoim celem powinno być to, żeby być bogatym, a nie żeby pokazywać, że jesteś bogatym. Rozumiemy się? Teraz
może to stać się w sprzeczności z tym, że jadę, nie widzisz na zewnątrz, co to jest za samochód. Wierz mi, jest bardzo szybki, jest bardzo drogi. Jak powiedziałem, jest kupiony za gotówkę za jeden dzień mojej pracy. Co ja robię? E-commerce. Tak, od 25 lat, od 97 roku zajmuję się internetem i sprzedaję w internecie rozmaite rzeczy. I bardzo prawdopodobne, że coś ode mnie kupiłeś, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Nie robię tego tylko na Polskę, ale robię na cały świat. Mało tego, mogę Ci powiedzieć, że mam jeszcze jeden samochód, przepraszam, już go nie mam, bo sprzedałem tydzień temu Nissana GT-R'a. Żeby było ciekawiej, kupiłem go w 2017, sprzedałem go teraz, czyli miał 7 lat i sprzedałem go za tyle, za ile go kupiłem. Niemniej GT-R'a kupiłem, sprzedając takie oczyszczacze szczotkowe do grilla, tylko to w Stanach Zjednoczonych było, więc tych oczyszczaczy było sprzedane ileś tam tysięcy sztuk i za to kupiłem sobie GT-R'a. Więc tak, a propos, jeśli wydaje Ci się, że zarabianie dużych pieniędzy jest problemem, a to jest, widzisz, problemem jest to, że myślisz, że to jest problem. Okej, więc kwestia tego, od kogo się uczysz. Przejechałem przez tory kolejowe, aż się wyłączyło. Więc popatrz na tych ludzi na Instagramie i popatrz, gdzie tam jest bogactwo, a gdzie tam jest ściema. Ale to nie tylko o to chodzi, bo słuchasz porad finansowych też od swoich znajomych. Więc jeśli twój znajomy mówi Ci, słuchaj, ty to powinieneś zainwestować samochody w leasingu i sprzedawaj je do Francji, super biznes. Albo drugi Ci mówi, słuchaj, super biznes to jest jak wybudujesz bliźniaka, weźmiesz kredyt, wybudujesz bliźniaka i sprzedasz. Tymczasem on sam w życiu tego nie zrobił, ale Ci opowiada tego typu rzeczy. Twoja mama przez całe życie chodziła na etat, zarabiała średnią krajową i mówi Ci na temat tego, gdzie Ty powinieneś pracować, albo co Ty powinieneś w życiu robić, albo doradza Ci, jak już masz firmę, doradza Ci w sprawach firmowych. To nie są ludzie, którym powinieneś w ogóle zadawać pytania, albo w ogóle pozwolić dyskutować w jakichkolwiek sprawach finansowych Twoich pieniędzy, bo oni się na tym po prostu nie znają. Gdyby się sami znali na tym, no to gdyby w mojej rodzinie była jakakolwiek osoba, która prowadziła firmę, to ja bym poszedł i chętnie bym słuchał, jak on to robił, że zbudował firmę. Ale nie miałem takich przykładów. Musiałem się po prostu uczyć tego sam albo chodzić na szkolenia. Więc słuchaj osoby, które coś osiągnęły i coś sobą reprezentują. Kolejną rzecz, która może być problematyczna dla tych, którzy na przykład otworzyli firmę, ale firma zbankrutowała. No i co z tego? To, że się raz nie udało, to nie jest powód, żeby przez całe życie nie podejmować kolejnych prób. Popatrz, w momencie, kiedy byłeś dzieckiem, miałeś tam koło roku, zacząłeś chodzić. I co było, czy twoi rodzice nagrali może filmik, co się stało, jak się przewróciłeś? Popatrzyli na ciebie i powiedzieli, nie no, ty jesteś beznadziejny w chodzeniu, ty zostań na tej podłodze, będziesz się ciągać przez całe życie, bo się do niczego nie nadajesz. A ty, czy przypadkiem, nie zrobiłeś sobie sam takiej krzywdy i nie mówiłeś sobie, że właśnie tak jest? Chyba zawrócę, bo tutaj normalnie się nie da jechać po tej drodze. Ruch, samochód za samochodem, samochód za samochodem. Dobra, teraz właśnie to, co powiedziałem, narzekałem. I teraz Ty popatrz u siebie, czy przypadkiem nie narzekasz na rzeczy, na które nie masz wpływu. Ja mam wpływ teraz na to, żeby zmienić drogę, bo wystarczy, że wcisnę hamulec, zawrócę. Jeśli Ty narzekasz na rzeczy, które nie masz wpływu, jest to tracenie energii, jest to tracenie czasu, jest to wkurzanie ludzi dookoła i tak naprawdę zapętlanie siebie w beznadziejnym sposobie myślenia, że nie jesteś w stanie wpływać na swoje życie i narzekasz. Po co to? Niczemu to nie służy, absolutnie niczemu. Dobra, więc mamy kolejną sprawę, kwestia podejmowania decyzji, które trzeba podejmować szybko i skutecznie. Proszę bardzo, nie będziemy tracić czasu. Skoro mamy mieć przyjemność, a żyje się raz, to miejmy tą przyjemność. Kolejną rzeczą, o której chcę Ci powiedzieć, jest to robienie rzeczy, które są dla Ciebie tylko i wyłącznie wygodne.
jeśli nie robisz rzeczy, które są niewygodne, też będzie Ci, mój drogi, bardzo ciężko odnieść sukces w życiu. Dlaczego? Bo nie chce Ci się wstać rano. Bo miałeś wystawić dzisiaj, miałeś w ogóle zrobić swoją stronę internetową, wystawić tam swoje usługi, swoje produkty, ale nie zrobiłeś tego, bo Ci się nie chce. Jutro to zrobię. Jutro. Dzisiaj mi się nie chce. Więc jeśli Twoje nastawienie do życia jest takie, że nie będę tego robić, bo mi się nie chce, jest to dla mnie trudne, to powiem Ci to jeszcze w taki sposób. A propos budowania sukcesu i osiągania czegoś więcej jak wszyscy dookoła. Rzeczy łatwe robią wszyscy dookoła. Rzeczy trudne robi mało kto. Więc jeśli robisz to, co wszyscy, co jest wygodne, co jest łatwe, to powiedz mi, skąd mają się pojawić w Twoim życiu pieniądze, sukcesy, szczęście, spełnienie? Skąd? Jakim cudem, robiąc to, co wszyscy, będziesz w stanie osiągać duże sukcesy? Ja to widzę, jak czasami ktoś odkryje, jakim produktem ja handluję. Znajdzie jakiś tam jeden produkt, który sprzedaje. Szybciutko niektórzy zadziałają i szybciutko potrafią wystawić taki produkt, zrobić sklep albo wystawić na Allegro czy na Amazonie. Tylko że samo zobaczenie, że komuś dobrze idzie produkt, dobrze idzie sprzedaż, to jest nic, bo Ty nie wiesz tak naprawdę, co jest za tym. Ile jest obsługi klienta za tym produktem, ile tam jest włożonej pracy związanej z pozyskaniem ruchu przez rozmaite sposoby, więc to, że ja sprzedaję genialnie jakiś produkt, to nie znaczy, że Ty go będziesz sprzedawać, jeśli nie masz wiedzy na temat tego, jak to robić. Bo sam produkt do sprzedaży to jest za mało. Trzeba wiedzieć wszystko dookoła, jak to zrobić. Dobrze, to będziemy teraz... W sumie to się, te wszystkie elementy się przeplatają, bo teraz chcę Ci powiedzieć coś na temat przeciętności. Na temat bycia przeciętnym. Nie wychylaj się. Rób to, co wszyscy. Ile razy słyszałeś takie rzeczy? Podejrzewam, że bardzo często. Moje podejście do życia jest bardzo proste. Opiera się o to, żeby każdego dnia być o 1% lepszym, nie od innych, bo mnie nie obchodzi to, co inni robią. Interesuje mnie to, co ja robię i co mogę zrobić, żeby być lepszym w tym, co robię. I nie interesuje mnie bycie przeciętnym, nie interesuje mnie jeżdżenie Skodą, Oktawią czy inną Skodą. Tak, mój samochód, ten, którym akurat jadę, jest w kolorze pomarańczowym. Nie przejmuję się tym, czy to zwróci czyjąś uwagę, czy nie. Jest to dla mnie frajda. Dla mnie. Nie zależy mi na tym, żeby mieszkać w przeciętnym domu. Nie zależy mi na tym, żeby mieć samochód, który ma przeciętne spalanie. Mój ma bardzo nieprzeciętne spalanie. 16 litrów w tym momencie. Może to też dlatego, że moja żona lubi, jak on robi hałas, więc jak ona nim jeździ, to jeździ na dwójce maksymalnie. A na dwójce to pojedzie 120 na godzinę, więc jest ciekawie. Więc popatrz na to, czy sam nie jesteś przeciętny. Popatrz na swoich znajomych. Czy to są osoby przeciętne, czy są to osoby nieprzeciętne. Może w tym momencie już Ci to wszystko wystraszyło, bo wydaje Ci się to za trudne. Poza tym widzisz jakiegoś wariata, który samochodem się gdzieś rozbija po drogach. Słuchaj, nie musisz tego słuchać. Nie wszystko jest dla wszystkich. Jeśli jesteś przeciętną osobą, chcesz zostać przeciętną osobą, zostań sobie, nie wracaj na ten kanał, nie rozwijaj się, po co? Jeśli Ci zadowala obecne życie, niech tak będzie. A może oglądasz sobie to i popełniasz kolejny błąd, jaki popełnia wiele osób, czyli czekasz na idealny moment. Wiesz co, Jacek, ja to na pewno będę robić te wszystkie rzeczy, które Ty mówisz, tylko najpierw skończę studia, albo najpierw skończę budowę domu, będę mieć wtedy czas, albo jeszcze muszę 2 lata popracować na etacie i wtedy będę mógł dopiero robić takie rzeczy. To nie jest dobry moment. Wiesz co, dobry moment jest taki, który Ty uznasz, jeszcze raz powiem, uznasz. Taki, który Ty uznasz za stosowny.
O, stąd się dopiero zacznie fajna droga. Czekanie na idealny moment po prostu możesz nie doczekać. Najzwyczajniej w świecie. Jeśli w Twoim życiu jest dużo zadań do zrobienia, to czy robisz małe, które zajmują Ci dużo czasu i jeszcze szczególnie na początku dnia, czy może poświęcasz czas na to, żeby jak najwięcej grubych tematów pchnąć do przodu? Żeby wyobrazić sobie, jaka duża rzecz, którą dzisiaj zrobisz, sprawi, że za 2 miesiące, za 4 miesiące, za rok, czy to Twoja firma, czy Ty zrobisz duży krok do przodu? Czy zastanawiałeś się w ogóle nad tym, czy robiłeś sobie priorytetyzację tego, co Ty robisz? Co jest najważniejsze, żeby dzisiaj zrobić? Czy rzeczy małe zostawiasz innym, żeby zrobili za Ciebie? Czy najmniejszą rzecz w swojej firmie, czy w swoim życiu robisz sam? To są główne aspekty, o których chciałem Ci powiedzieć, żeby zmienić Twój sposób myślenia, Twoje nastawienie do tego, jak myślą osoby, które osiągają duże sukcesy, tak myślą tak samo sportowcy. Tylko że widzisz, większość elementów, o których Ci dzisiaj powiedziałem, ze sportowcami jest o tyle prosta, że oni mają trenerów. Mają trenera, który stoi nad nim, i to często nie jeden, ale kilku trenerów, który stoi nad takim zawodnikiem i mu non-stop tłumaczy, to robisz źle, to robisz dobrze, robią badania, robią wyniki, testy, analizują i mówią, to powinieneś poprawić, to powinieneś zmienić. I konkretna rzecz do zrobienia. Ja Ci tego tutaj nie jestem w stanie zrobić, bo opowiadałbym Ci pewnie tydzień, żeby Ci najważniejsze rzeczy powiedzieć, jak zrobić. Niemniej za tydzień, 13-18 maja, będę robić takie 5-dniowe specjalne wyzwanie, bezpłatne, gdzie od zera wybiorę produkt, który wystawię, zrobię sklep internetowy i pokażę od A do Z, jak zbudować biznes, który da stały, bezpieczny dochód. Więc jeśli Cię to interesuje, najlepiej wejdź na stronę sukces.pl, zostaw tam swojego maila, to dostaniesz informację, gdzie dokładnie to wyzwanie się odbędzie. A póki co, ponieważ to nagranie moje odbywało się w chaosie i hałasie, obejrzyj je sobie na spokojnie jeszcze raz i przemyśl, ponieważ jeszcze jest 2 dni weekendu majowego. Jak będziesz to słuchał w czerwcu, lipcu, kiedykolwiek, to tak, posłuchaj sobie na spokojnie, nie zwracaj uwagi na to, co się dzieje dookoła, po prostu posłuchaj i wyciągniesz z tego odpowiednie wnioski. Dziękuję bardzo.